Dzień dobry przedszkolaki. W tym tygodniu czeka na Was niespodzianka. Zobaczycie na ekranie nową twarz. Panią Anię, która wraca do nas po dwuletniej nieobecności w przedszkolu. Jak pamiętacie, w pani Ani rodzinie pojawiła się rozalka, małe dzieciątko, i teraz pani Ania do nas wraca, żeby zająć się znowuż naszymi dużymi przedszkolakami. Na wiejskim podwórku. Kogut obudził się najwcześniej. Przeciągnął się, ziewnął, ach, rozprostował piórka, wyczyścił swój piękny czerwony grzebień na czubku głowy i wyszedł z kurnika. Słoneczko już pięknie grzało. Kogut przeszedł się po podwórku. Zajrzał to tu, to tam, po czym wskoczył na płot i zapiał. Obudziły się natychmiast. Zaczęły wiercić się na grzędzie, znosząc jajka. Kłóciły się przy tym okropnie. Na całe podwórko niosło się ich gdakanie. Kaka, ko, 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 Nieopodal w stajni usłyszał ten kłótnię koń. Zawołał kilka razy. I ha ha ha! Wybiegł ze stajni i zaczął go lepować. W chlewiku obudziły się świnki. I jak to ze świnkami bywa, od razu były głodne. Wołały. Gdy zjadły, poszły wytaplać się w błocie. Z obory wychyliła łeb krowa i przywitała się ze świnkami. Mmm. Całego gospodarstwa pilnował pies Burek, który gdy tylko coś się działo, szczekał głośno. Aż do wieczora zwierzątka jadły i bawiły się na podwórku, a gdy słońce zachodziło, wróciły do swoich domków i poszły spać. Zapraszamy was również do zrobienia karty pracy. Dla słówek mamy kartę pracy związaną z literkami. Zamaluj te litery, które są potrzebne do napisania podanego wyrazu w ramce. Mamy kurę, musimy rozpoznać literki, które potrzebujemy do napisania i je zakolorować. Misiaki, zapraszamy natomiast do drugiej karty pracy. Podziel nazwy zwierząt na sylaby. Pod obrazkiem narysuj tyle kresek, z ilu sylab składa się nazwa danego zwierzątka. Trzy małe świnki. Trzy małe świnki mieszkały w lesie razem z mamą. Pewnego dnia mama powiedziała: Nadeszła pora, żebyście wybudowały sobie swoje własne domy. Świnki nie były tak za bardzo zadowolone, ale wiadomo, mamy trzeba zawsze słuchać, więc postanowiły, że zbudują. Pierwsza świnka była troszkę leniwa, więc zbudowała sobie domek ze słomy. Druga zrobiła go z drewna, a trzecia, najmniejsza, ale najmądrzejsza, postanowiła zbudować go z cegieł. Praca trwała dość długo i niestety nie miała czasu już na zabawę. Dwie pierwsze świnki, wykonawszy domki w pośpiechu, wróciły bardzo szybko do zabawy. Najmłodsza świnka była zadowolona ze swojej budowli. Nie zwracała uwagi na wybryki braciszków. Ale oto w pewnej chwili zjawił się głodny wilk i dmuchnął tak, że aż zburzył domek ze słomy. Przerażona świnka uciekła do swojej siostry, która miała domek z drewna, a zaraz potem również i ten z drewna został rozrzucony przez wilka. Biedne świnki musiały ukryć się w domku najmłodszego braciszka. Gdy wilkowi nie udało się zburzyć domu z cegieł przy pomocy dmuchania, chuchania, postanowił wejść do środka przez komin. Ale sprytne świnki, przeczuwając jego zamiary, rozpaliły ogień w kominku. I wielka była ich radość, kiedy bezpieczne obserwowały, jak wilk ucieka w popłochu z ogonem osmalonym od ognia.